No witam, Tarantę.pl, lecimy sobie w Hunterze oczywiście, jesteśmy na mapie z żubrami, o, bizonami, to jest na... I będziemy sobie próbować broń. Muszę ustawić godzinę, wolę na rano, żeby być... Rano będą zwierzaki, gdzieś tak 6. Dajmy tak pół do 7 chyba, bodajże będzie, może. I zobaczymy, czy będą. I z drugiej strony, dobra. Niepotrzebna. Dobra, ja sobie wziąłem dzisiaj z broni, oczywiście taką jak King 470 Zenit. To jest specjalnie dla Cykiego 6, by zobaczyć, co to za broń w ogóle jest. I do niego jest celownik kulimotorowy. To też mam, tak, to na niego mam. I amunicja jest też na niego i amunicja na niego będzie, jaka to była amunicja, zaraz wam powiem, że to amunicja 300 TC, pierwsza będzie, to jest 470 litrów, pełnopłaszczowy, ale dopiero trochę później musisz kupić, bo nie dostaniesz od razu go kupić, chyba że masz tyle, że możesz, ale dobra, nie będziemy się bawić, tylko bierzemy to, co mamy i zaciągamy się. Nie wiem, czy pieska nie sobie zostawić sobie. Zobaczmy, czy tam państwo żubry albo bizony są. Są bizony. I ja bym wziął tą broń, ale przez tą broń ja nic za dużo nie zrobię. Co bym musiał zostawić najlepiej w budzie tutaj. Na razie niestety. Zamkniemy go, jak siedzi w budzie. Bomba E, nie? I psiarnia. Do psiarni. No niestety musisz być do psiarni. Dobra. Musisz być sam. Ja tak muszę podejść, żeby... Ładny widok jest. Ale kilometr. Użyję tej broni, co ci mówiłem, tej... Jego Zenita, ona kosztowała 90 tysięcy. Ona jest mocna, ale to jest na wyczucie. Zew godowy ma już jebany zew, zrobię zew umierającego. Gdzie on jest? Tu wejdę, będę widział. Zobaczę, czy mam tą broń. Dziś musisz tak zrobić, a jak chcesz się troszkę przybliżyć, to musisz shifta i wtedy ci odejdzie. Tak przez to ciężko się nią operuje. I są w magazynku dwa naboje. Gdzieś jakiś musi chodzić, że on to widzi. Dobra, na razie mam na sobie odmietkę. Zobaczcie, jaka odległość by... Tu musisz podejść blisko, jak się wydaje. Ja ostatnio go stąd strzelałem, ale to nie za bardzo. Jest za daleko. 400 metrów mogłbym sięgnąć go. Mogłbym go użyć tak. A my nawet rzadko kogo innego. I zobaczymy cię.
uciekli. Ja będę próbował dojść, ale oni mi do lasu uciekną. Ale zobaczymy, czy trafiłem. O, przepiórki latają. Oni mi do lasu uciekną. Za 50 metrów też. Nie za bardzo. No oni tam polecieli, to by musieli tam do lasu lecieć. Albo na bagna. Ale wtedy macie czekać, sklep jest czy nie? Ale to tyle, że ci nagrywam, żebyś widział, co tutaj się dzieje z umelu. Nie widzę nawet ich. Poszli już długo. Amen. No pokaż się. Dobra. Zobaczymy, czy strzał dał coś, czy nie. Mam nie powinien być krew chociaż. Dobrze. O. O kurwa, trzeba buńczyć. No trudno, to już poszli się jebać. Nic nie da. Tutaj właśnie teraz aby musi podejść jak najbliżej, żeby go zastrzelić. To mamy to jest broń bez. Po prostu używania je. Zobaczymy, ja też strzelałem, tu powinien ktoś dostać jakieś ślady, chociaż nie wiem, wszystko ptaki. Bo oni tam są. Są ślady. O, pewnie jest. Idziemy za nimi. O, chyba potężna bomba. Gdzie ty jesteś? Tu musi ciszyć. O, tu jest. Tu jest krew. Dobra, idziemy za nim. 75, on powinien tutaj prawie leżeć. Ty się schowałeś, pokaż. Kurwa, tyle muszę za nim lecieć. W taki broni popuścił.
Dobra, nic nie da, bo tak go nie zestrzelić i tak. Szkoda mi się, ale trudno. No i zasa bym mu zapierdolił, to bym łeb spadł. Tu leży? Nie. Ja oni są. Mi się nie wchodzi na razie. To następny mi się urządzenie widać. Nie, bardzo wszystko wpierdolił. Ciężko, nie? Coś. Mi się urzęduje. Idziemy w las. No i gdzieś poszli się jebać. Ale ja się cofnę tu i gdzieś tu pojemnić. To nie ten krew. No tak to jest właśnie niestety, ale tutaj ta broń, mówię, że ta broń to jest. Tyle kasy dać nie dałbym. Będę mi raz. Jest nieopłacalne. Dobra, nie będziemy się tu za dużo bawić, tylko tam gdzieś leci. Patrzmy, gdzie on tam śmiga. To nie widać, że on gdzieś szedł, nie? Biegnie. Ale tu dostał. Albo będzie leżał. O takiej kuli, żeby on jeszcze chodzi, to ja się dziwię. Nie widać go nawet. Gdzie on się schował? Może tu? Tu co? Jakoś dziwnie te chodzą zwierzaki. Co on coś mi się wydaje? Coś to popierdolone są. Może szokuje mi się. Tak te piórki. Tam do góry.
Zobaczymy to, czy to coś to da, czy nie. Mógłbym coś strzelać, ale bym musiał mieć tego, co to tego nie jest. To za głośny, to nie jest na tego. Dobra. Dobra. Cicho musiałbym mieć. Chyba tyle, poszły się jebać. Ja chyba leżę. To żebym się nie przejechał z tym. To nie pasuje, żeby on leżał. Ja ci dam jeszcze jedną kulkę. Ale leży, czego to leży? Drugą broń. Bacz, te krew. Normalnie to jest działo, nie. Dobra, idziemy dalej. No widzisz. Poczelnie grzać? Poczelnie grzać. Już nie ma jej. Możesz grzać. Ach, jednak to ta giwera, to ta giwera jest. No to już masz, możesz grzać. Masz widworoga na deser. Także tamta broń to w ogóle, to na bliską odległość, może tak, ale na dalekie to nie widzę. Szkoda kasy. Czekam jeszcze tych, jeszcze kolesiu, jeszcze jeden powinien tu gdzieś być. Dobra, zobaczymy. No to szczerze mojego oczywiście. Tu mam, widzisz, 159 metrów. Prosto chwały, no, zadrniało i zobaczymy gdzie. Badaj, zróbmy mu rentgen. Ale dostał. Nie miał szans. Dobra. O, mamy. Ciekawe, gdzie te reszty towarzyszy. Tam jest bagno, ale to. No nie wiem, czy on. Tu mamy jakieś ślady jeszcze. Ptaszki. Tu. Ptaszków nie będę strzelał w takiej fuzji, bo zabiją. Coś tu biegnie. Tylko nie wiem gdzie.
Tam misia widzę. Ładnie, ładnie stoi. Próbuję go ściągnąć z tego. Nie. Właśnie chuju. Dobra. Mamy broń. To jest taka broń, można powiedzieć, na pół. Tam gdzie idzie jakiś. Chował za gałąź i zobaczymy co. Nie wiem, czy ten mi się dostał, czy nie. No tu muszę użyć mocniejsze. Za blisko. Dobra. Jestem ciekaw, czy ten miś zginął, czy nie zginął, ale to ja wątpię. Także tam broń można powiedzieć jest do podejścia, ale do normalnego. Ale tu mamy ślad. Znaczy, że miś dostał. Idziemy za śladem. Kurwa, rękę by się urwało. To było to.
Dobra, idziemy po misia. Dobra, kładę, wezmę i kładę będę. No, podejdziemy na spokojnie. Ktoś podejdzie jeszcze może. To, że tam rzadka, dzień to nie za bardzo. Nie wiem, bali się na odległość, to nie. Musi być tak, jak ta jest. Dobra, idziemy. Tam tego misia muszę zabrać. I on tu leżał. Gdzie on tu leżał? Tu gdzieś powinien leżeć. O, tu jest. Zobaczymy, jak dostał obrażenia z tej wiwery. Nie miał szans nawet. Co on tu miał? Badałem tego pana. Ciekawe. Dostał po łapach i dostał i o tym. A, bo to kolejne trafienie. To nie miał szans nawet przeżyć. Dobra. Wiem, że to tylko to jedno było, a to jest. Dobra, zabieramy kolegę. Dobra. I popatrzymy jeszcze coś tu. Dobra, jakiegoś szlachcica gdzieś tu było. Tylko i skończę to, wrzucę do razu na. Tam mamy jezioro. A jezioro to i bizony. Albo jakieś inne. Co my tu mamy? Nic takiego nie widzę, żeby tu coś mi biegło. Będę miał bliższy do chęci. Spróbujemy zejść z tego wita walnąć, ale to mówię. Jest jak jest. A on bliskie to tak, ale jak dalsze to nie ma sensu wpływać. Dobra. Popatrzmy co tu jeszcze. No to ja byłem już. Chyba to robimy, chyba zakończymy w końcu. Mamy coś tam. Tak mi się wydawało, że tu coś było. Albo mi się wydawało. Kolejce, 200 metrów. Podejdę bliżej i spróbujemy strzelić tego winta jeszcze raz. Thank you.
jak mówię, ta bronta jest, tam to jest masakra, nie? Wiedać. Zobaczymy, czy tam kogoś trafiłem, czy nie. Nie, nie, to ja wyjadę tam i z tobą będę tam. O, to mamy gdzieś pana kolegę zdenerwowanego. Nie wiem, gdzie on stoi, to jest najgorsze. Coś ta lupa mi tutaj pierdoli, mi się wydaje. Dobra, będziemy walczyć i wejść. No i jeden powinien tu leżeć. Powinien. Ucieka? Gdzie ucieka? Szukam cię, gdzie ty jesteś. No nie ucieka. Gdzie on pójdzie, wleci? Czy on gdzieś tu na dół leci? O, to mam tu chyba tańczyć inaczej. Ty tu będziesz siedział w krzakach. Kurwa, źle mi weszło. Dobra, tego weźmiemy i będziemy kończyć. Pójdę zranić trochę. Wyjebało mi oko. Dobra. Mamy tu wyrównanie broni, jaka jest najlepsza, jaka najgorsza. Jest to jedna. Magnumki są najlepsze. Zaczęło wejść też po mnie. Przekładam się na drugi raz.
dlatego wtrącimy i zakończymy to na dzisiaj. Tak, no misia mam, trzy chyba mam te. I mamy tutaj bagienko. Pewnie gdzieś ucieknie. A przy okazji ty tam dostajesz pałek. No i co, gdzie idzie? Ja tu nie wiem. Nie widzę, że on tu szedł. Może tu będzie szedł. No, oj, widzę gościa. No, widzę, więc. Ale mi podrywa rurę. No, ma chyba zakończymy to już. Zobaczymy, co tu się działo. Na razie idzie, gdzie oni wszyscy chodzą, a ja ich nie widzę. To jak to jest? Dobra, idziemy wtedy. Gdzie ty jesteś? Nie może, to w ogóle krwi nie ma. Albo śmierć. Proszę, wyśmień. Co, już się wyleżałaś? Się wyleżałeś? Sobie odpocznij trochę, nie tam. Czekaj, ja bym nie taką byszedł. Oś ty kurwa, już bym cię miał na celowniku. Teraz to w dupę ze sobą. Dobra. O, leć. Dobra, mamy jednego.
Zrywało, że jeden został. Nie, jak cię powie, to nie. Dobra, to mamy taką gotóweczkę. No ty strzelasz, to bym się wstydził, na trówki, a nie takie bomby. O, gdzie ty jesteś? Gdzie ty uciekasz? Ten dost. Dobra. Mi uciekł troszkę. Ale dobra, będziemy kończyć wtedy parę minut, wtedy żebyś pokazał, jak ta broń chodzi. I szkoda tych 90 tysięcy. Także nie ma sensu co dawać. Dla mnie to by było szkoda. Tu jedzie, o, krew. Gdzie on się schował, ten jeden? Nie widzę go w ogóle. Ale się dzisiaj zalatam. Normalnie nogi mnie mam. Jeszcze noska przede mną. No dobra, to nie będziemy wtedy się męczyć. Także przedstawiłem wam tę broń. To jest ta broń. Jakby to powiedzieć, wejdę o te. To jest ta broń. Tyle kasy to bym na pewno za niego nie dał. Dobra, sprzątajmy do chałupy. A gdzie moja chałupka? Nie mam chałupy, bo jeszcze nie wiem. A, tu jest. Szybka podróż. Także nie wiem, wybór należy do ciebie. Ale ja bym nie dał tyle. Wejdźmy do sklepu i zobaczymy tego, mówisz. A, schisnę. O, tu jest ten. Tylko masz dwie 400. 4700, nie? Ten masz 90 i ten drugi też 90, to zależy jaki chcesz, nie? A musisz patrzeć na celność, nie? Prędkość przodowania 10, to wolne są, nie? Ten też ma, nie? Dokładność to samo mają, wszystko mają to samo, nie? Strona 12, strzałów niecelny 12, tu masz to samo, także do ciebie należy. Dobra, ja będę kończył, do następnego razu, cześć!